kochani, jesteśmy tutaj dziś dla was. Jesteśmy tutaj po to, aby każdy z was dziś usłyszał Ewangelię, prawdziwą Bożą Ewangelię, Ewangelię Chrystusową. Nazywam się Damian Lorek i w 2015 roku usłyszałem prawdę, usłyszałem Ewangelię. Kochani, jak każdy z was uważa się za chrześcijanina, ja tak samo się uważałem. Ale wiecie co? W 2015 roku usłyszałem prawdę. Usłyszałem o tym, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu. Każdy z was wie i ja też wiedziałem. Ale wiecie co? To jest coś głębokiego. Ja doświadczyłem nowonarodzenia. Gdy zacząłem czytać Biblię, to wyczytałem tam, że każdy człowiek, który chce wejść do nieba, musi narodzić się na nowo, a stanie się to wtedy, że ty dziś, usłyszawszy Ewangelię, prawdziwą Bożą Ewangelię, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, że Jezus Chrystus po 3 dniach zmartwychwstał, kochani, i uwierzysz w tą prostą Ewangelię, w te proste przesłanie, że to ty dziś uwierzysz w to, uwierzysz w zastępczą śmierć Jezusa. Kochani, Ewangelia to dobra nowina. Dziś słyszysz dobrą nowinę. Dziś słyszysz o tym, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. Jeżeli ty dziś tutaj poruszasz się sam, to On umarł poszczególnie za ciebie. Wziął każdy grzech, każdą chorobę, każdą patologię, w jakiej żyjesz. Ja nie wiem. Kochani, ja 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, od wielu, wielu innych rzeczy, w których wchodziłem i to był grzech. Ale w momencie, kiedy narodziłem się na nowo, oddałem swoje życie Jezusowi jako osoba dorosła, to ty musisz podjąć decyzję. To ty dziś musisz podjąć decyzję. I ja w 2015 roku podjąłem decyzję, że jestem grzesznikiem, że Jezus, przyjdź do mnie, ogarnij moje życie, bo ja chcę żyć w czystości. I przyszedł On i Jego święta krew mnie obmyła, oczyściła z całego grzechu. Dziś jestem prawdziwym chrześcijaninem, narodzonym na nowo z Bożego Ducha. I jeżeli cię ta Ewangelia dotyka, to dziś też tak przyjdź do Boga, przyjdź dziś do Jezusa, unisz się, przyznaj się do błędu, czyli do czego? Do grzechu. I że to ty jesteś odwrócony do Boga plecami, nie Bóg. Bóg cały czas czeka. Jego święty Duch dziś żyje we mnie. Żyje we mnie. Czy ty chcesz tego samego? Czy ty chcesz prawdziwej miłości? Czy ty chcesz poznać Ojca? Czy ty tego chcesz? Ja ci chcę to dać za darmo. Jezus dał łaskę. Przyjmij dziś łaskę. Przyjmij dziś łaskę. Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony czymkolwiek, ja doświadczyłem uwolnienia. Jeżeli chcesz tego samego, to podejdź. Będziemy się o ciebie modlić. Jesteśmy tutaj dla was. Ewangelia. Ewangelia jest życiem. I Ewangelia dała życie, kochani. Zapraszam was do was. Ja nie mówię wam o religii. Ja chcę wam powiedzieć o żywej relacji z Bogiem, z Jezusem. A stanie się to wtedy, gdy narodzisz się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. Ja tego doświadczyłem i jest to we mnie. I dziś jestem ewangelistą. Zwiastuję Ewangelię. Byłem narkomanem, imprezowiczem, a dziś tutaj stoję i zwiastuję ci Ewangelię. Prostą Bożą Ewangelię. Proste przesłanie po to, abyś ty w to uwierzył. I gdy umrzesz, pójdziesz do nieba. Do nieba za darmo. Wystarczy, że to przyjmiesz. Zapraszam cię. Przyjdź i bierz to za darmo. Amen.